Cześć, jestem na Warsaw Spiders. Dojechaliśmy już na giełdę. Na szczęście już nie autobusem. Na szczęście samochodem. Łukasz chce kupić więcej, chce kupić 10 terrariów. No niekoniecznie więcej. Na pewno będziemy chcieli dokupić coś na konkurs. Wy sobie pooglądajcie, co kupujemy. Ale oglądajcie uważnie. Taka złota rada. I co więcej, może jakieś pajączka dokupimy, w sumie teraria mamy, roślinek nie potrzebujemy, możemy tam jakieś ozdoby, na pewno karmówkę, bo już nam dzieci płaczą, że chcą jeść. To lecimy, bo i tak już jest troszkę późno. Niestety trochę nie wyspani, bo graliśmy Fortnite'a do późna. Jakoś nas się tak wkręciło, więc trudno, widzimy się na giełdzie. Cześć, jak wiesz, jesteśmy już po giełdzie. Trochę zbyt zakupiliśmy. Miała być relacja, którą zapowiadaliśmy chwilę wcześniej, ale... jak już byliśmy na giełdzie, to stwierdziliśmy, że nie ma sensu jednak czegoś takiego nagrywać, bo tak naprawdę macie od nas już 3 relacje, a... Ciągnąć kolejną byłoby trochę takie monotonne na naszym kanale. Ta giełda była bardzo podobna do poprzednich. Może z tą różnicą, że było więcej akwarystyki. Ale też, było sporo więcej w sumie. Ale też nie kosztem terrarystyki, bo mieliśmy taki podział. Była połowa akwariów, połowa terrariów, tylko przez to było po prostu ciaśniej. I było naprawdę mało miejsca, było więcej alejek, ludzie się pchali. Cokolwiek byśmy musieli zrobić z dobrą jakością, no to zajęłoby nam to w sumie cały dzień, więc spędziliśmy tam... No, a też nie wiadomo jaki byłby efekt, dlatego stwierdziliśmy, że sobie darujemy taką relację. Ale nagramy wam na pewno kolejną, ponieważ ma być zmiana, którą już podawali Water and Dragon, że kolejna giełda w Warszawie ma się odbyć w innym miejscu, którego jeszcze nie podali, ale podobno ma być dużo więcej miejsca, ma być normalny parking, będzie można podobno coś dobrego zjeść. Ważne. Dzisiaj z samego parkingu szukaliśmy 15 minut, więc jeszcze wjechaliśmy gdzieś dwie ulice dalej. Było po prostu masa ludzi. Ale to i tak było dużo wygodniejsze niż autobusem się tłuc. Zwłaszcza, że mieliśmy... Co przywieźć? Mieliśmy w ogóle inny plan co do tych naszych zakupów, a wyszło jak wyszło. Tak, mówiliśmy, kupimy tam, nie wiem, jednego, dwa pajączki. Jakieś świerszcze. No, jakąś karmówkę. Może karaciany. A skończyło się podobnie jak zawsze, tylko że... Tylko, że trochę inaczej niż zawsze. Z małym dodatkiem. Taka będzie nowość na naszym kanale. Może zrobimy z tego w ogóle osobną playlistę, jak wam się spodoba ten temat. Znaczy, nie zrobimy. Weronika zrobi, bo to jest... No, ale byś jej pomagał. To jest jej zwierzątko i... Dwa zwierzątka. Dwa i ona będzie się zajmowała i będzie prowadziła oddzielną playlistę dla... Tak, to już może wam powiem, co to jest, bo sama się nie mogę doczekać, żeby je przekładać. To są dwie rzekotki zielone. To może ja wezmę twój telefon. Zrobimy jakieś zbliżenie, co? Więc Weronika, mów, co dokupiłaś do tych żabek? No to tak, żabki muszą mieć terrarium. I kupiliśmy już takie większe, żeby było na zaś, jak urosną. One mają dorastać do 6-7 cm długości ciała. Mamy terrarium... Terrarium 30 cm wysokości, 20x20. Wentylacja jest od góry siateczka, tutaj jest taki przepływ po prostu powietrza bez siatki, ale jest, no jest taki przepływ. Dosyć spory. Tak, że będzie w porządku, a też żeby karmówka nie uciekła. Tu jest tak gilotyna, tak? Otwierane. No, już się nie mogę doczekać, żeby im urządzać. Mamy rośliny oczywiście, będzie basen. Zaraz. Do terrarium jeszcze dokupiliśmy oświetlenie LED-owe.
Mam nadzieję, że no, wystarczy. No, to jest białe światło z taką przejściówką od razu było. Zasilaczem. Takie akurat pod to. Dodatkowo dwie roślinki Weronika wybrała. Jedną Weronika, jedną ja. O, ta jest taka, co tu pisze? Pilea glancea. To jest taka roślina płożąca, fajnie nam zazieleni, fajnie tak, no, płożąca, więc fajnie obłoży po prostu torf w koło. Podobno zrobi taką ściółkę wokół torfu. Taki dywanik właśnie. A ta z kolei taka lekko różowa, biała, taka zielonkawa. No, taka trochę ciekawa. Jak kapusta wygląda kolorowa. Taka miniaturka. Ale naprawdę fajnie się komputer komponowało. Jak fajnie zaaranżujemy, to oczywiście wszystko wam pokażemy. I te roślinki dokupiliśmy od Terra Botanica. I naprawdę fajnie zapakowali nam to. Żadnego nie było problemu z noszeniem. Gazeta, polecamy. Właśnie gazeta, dodatkowo torebka papierowa, także super było zapakowane, bo poprzedni dostawcy dali nam po prostu do ręki. Albo w torebkach foliowych, gdzie to wszystko się sypało. Zresztą widzieliście też, jak to nosiliśmy i jak rozpakowywaliśmy. No, także Terra Botanica. Terra Botanica na plus. I do tego kupiliśmy dla pajączków 4 pojemniki. Tak, te pojemniki już wam pokazywaliśmy ostatnio. To są te takie z otwieraniem od góry, z tą pajęczynką tutaj na dnie. Sprawdziły się u nas. Bardzo fajne, także przyda się więcej. Powiemy też później dlaczego. Już niedługo. Trzeba nie spoilerować. W sumie związane też z tym są te 3 paczuszki mchu. Tak, to też odkładamy na później. Ale to też dowiecie w swoim czasie. Dla żabek jest wylęk świerszcza, takie maleństwa, żeby miały maleństwa małe nasze zielone co jeść. Tu mamy dla naszego przedszkola też wylęk karaczana. Świerszcze domowe, karaczany tureckie, hodowle bardziej. Właśnie hodowle. Żeby nam wylęk. No, zabieram, bo to śmierdzi. Świerszcze domowe. A, właśnie dostaliśmy te gratis, za które dziękujemy. Hydrożel dla karmówki, głównie dla karaczanów. I przechodzimy do finish, czyli pająki. Weronika w końcu się przełamała. I nabyliśmy małą grupówkę po Eceuterii Regalis, tak? Tak, Regalisów. Regalisów. Nie jest ich tak bardzo dużo, na razie jest to 5 sztuk. Tu masz Regalisy. Tak, a to może sobie te. W sumie wszystkie Regalisy miały być na początku od Morfa, ale niestety ktoś nam je wykupił. Zabrali je, więc dziękujemy Tomkowi z Arachnolandii, który nam odłożył takie swoje, odchowane, ze swojego pojemniczka. Dokładnie 5 sztuk. Więc mam nadzieję, że się przyjmą. Jak widać, jest maluszek. To jest chyba L3 albo L4. Taka w sumie mieszanka jest mała. Takich mamy 5 sztuk. Znaczy, mamy. Weronika ma. Mamy. Na początku przyszykujemy dla nich pewnie braplas mniejszy. Bo grupówki powinno się właśnie trzymać, jak powiedział Tomek, ściśle, tak? Żeby nie miały zbyt dużo miejsca, żeby nie zrobiły się terytorialne. Dodatkowo dokupiliśmy 5 pajączków, w sumie jednak dostaliście wy, ale to też dowiecie się w swoim czasie, nie będę zdradzał, to jest ten, więc tego nie możemy wam powiedzieć, co to jest. O, Nandu Tripepi to jest dla nas kupiony, czy to nie? Nie. To nie. Właśnie, nie. To nie. To tych trzech nie widzieliście, dobra. Niech tak będzie. To dowiecie się już niedługo. A tu mamy 2 razy Heteroscoidra Maculata. Niestety tak tą dostaliśmy od Michała Morfa. Nam padła, zrobiły się roztocza, niestety. A dzisiaj od Pinaterra nabyliśmy właśnie tą Heteroscoidra Maculata. Właściwie jedną, dostaliśmy gratis drugą, także dziękujemy bardzo. Bardzo miło. I to słuchajcie, na tyle tych zakupów. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jak coś, to dawajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach. W ogóle piszcie, co sądzicie o tych żabkach, bo ja jestem mega podjarana.
tym zakupem. W ogóle nie spodziewałam się, że dzisiaj z nimi wrócimy. Były na giełdzie dzisiaj tylko takie dwie. I to jest właśnie ta parka. I jakbyście mogli jakieś nam akurat podpowiedzi na początek dać? Gdybyście mogli się wypowiedzieć też o terrarium, czy będzie odpowiednie dla nich? Może ktoś z was ma jakieś doświadczenia, może ktoś z was jest pasjonatem żab. Bo właśnie mamy problem z dobraniem basenika dla nich. Inni piszą, że wystarczy jakieś 10 cm wysokości, inni mówią, że 15 cm wysokości musi być, więc... Znaczy, że w okresie godowym, tak? Że w okresie godowym potrzebują głębszego. Tak, ale też nie wiemy, czy wtedy to terrarium przebudowywać na ten okres godowy, czy już wcześniej czy od razu zrobić im takie już, żeby się nadawało właśnie. Czy wystarczy na razie jakiś mniejszy? Więc gdybyście nam pomogli, coś wspomnieli, bylibyśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A maluszki czekają już na przeniesienie. W takim razie nie będziemy już przedłużali. Kończymy, do zobaczenia w kolejnych filmach, w aranżacjach, w ogóle. Trzymajcie się ciepło. Łapki w górę. I do usłyszenia. Pa. Na razie.